Często, gdy nagrywam filmy, w których mówię, że nie jestem już alkoholikiem, to dużo ludzi mówi, że ktoś przeze mnie zachleje, że ktoś coś sobie zrobi. Dzisiaj chciałem podzielić się, jak ja to widzę, za pomocą sygnalizacji świetlnej. No to co? Czołóweczkę, lecimy z tematem. Dzięki za subskrypcję. Bęk! To hej, kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, witam cię, wujek z Porady, na kanale Wujka Porady. Dzisiaj chciałem nagrać film, bo kusiło mnie, żeby ten film nagrać. No bo wiecie, że 3 lata temu nagrałem taki film. Wiecie, jak jesteście, a może jesteście tutaj pierwszy raz. Jak jesteście pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrypcji, do skomentowania. Do czego chcesz, jak nie, to nie, nie rób tego. 3 lata temu nagrałem taki film, w którym mówię, że słowo alkoholik nie jest już mi potrzebne. Zacząłem się nazywać Adam był alkoholik. No i od tego czasu często pojawiają się komentarze, które mówią, że Adam, przez ciebie ktoś coś zrobi. Że się z tobą zainspiruje i tak dalej, i tak dalej. To jest kompletnie nie moja narracja. A dlaczego dzisiaj to nie jest moja kompletnie narracja? Wytłumaczę wam za pomocą, tak jak nagrałem przed czołówką, świateł, przejścia przez ulicę. Chyba każdy kojarzy, więc myślę, że to powinno być dosyć proste do zrozumienia, mój światopogląd na ten temat. Ok, no to zobaczcie, teraz jest czerwone światło. I co teraz? Adam może przejść na czerwonym świetle. Ale Adam też może przejść na zielonym świetle. No i teraz pytanie jest, czy jeśli Adam przechodzi na czerwonym świetle, to ty też przejdziesz na czerwonym świetle. I pytanie jest, czy jeśli Adam przechodzi na zielonym świetle, a ty zawsze przechodziłaś na czerwonym świetle, przechodziłeś na czerwonym świetle, przejdziesz na zielonym świetle. Ja cię znam, w moim świecie znam na to odpowiedź. Jaka jest odpowiedź? Dobra, zacznę od samego początku. Gdy byłem małym dzieckiem, trzymałem mojej mamusie za rączkę lub swojego taty za rączkę, to on pokazał mi sposób, w który powinienem przechodzić przez ulicę. Co to znaczy? Jeśli mój tata na przykład mówi, walić czerwone światło, jak nikt nie jedzie, synuś, biorę za rączkę i przebiegamy szybko przez czerwone światło, nie ma problemu. Zdążę szybko, weź tam uważaj i tak dalej. Czy to jest ok rozwiązanie? I tak i nie, no bo wiadomo, raz ci się uda, raz ci się nie uda. Gdy jestem synem rodziców, którzy mówią, na czerwone się ty nie przechodź, bo to jest bez sensu. Chwilę poczekaj, nic się nie stanie, przejdziesz za chwilę. No i teraz wziąłem 2 modełka rozwiązania. To jest oczywiście uproszczony model, ale chodzi o to, że zobaczcie. Pierwszy model jest taki, że gdzieś tam kiedyś ktoś mi pokazał, że fuck you, zasady, kurde, i warto też przechodzić na czerwonym świetle, a ktoś inny pokazał mi, że Adaś, dla twojego bezpieczeństwa lepiej, żebyś przechodził na zielonym. Dobrze, mamy to. I Adaś ma to w mózgu zakodowanym. Jest teraz dużym Adasiem. No i stoję teraz na światłach i nagle jest grupa ludzi, którzy stoją obok mnie. Ktoś przebiega na czerwonym świetle. To co ja robię? No kurwa, jak to robię? Biegnę za nim! Tak? Serio? Biegnę za nim? Biegnę za nim, ale tylko dlatego, że ktoś kiedyś mi pokazał, że to ma sens. Rozumiecie? I właśnie w tym całym byciu alkoholika zrozumcie w końcu jedną rzecz. Że to, że ktoś jest alkoholikiem, że ktoś zaczyna pić, to nie dlatego, że na weselu ktoś polewa wódkę. To nie dlatego, że są reklamy w telewizji wódki, alkoholu innego, piwa, wina, etc. Tylko jest dlatego, że my w głowie, ktoś nam kiedyś zaprogramował taki pomysł na rozwiązanie swoich myśli i przekonań. I teraz powracając znowu do tej analogii z tym światłem. No bo teraz jeśli rzeczywiście ktoś pochodzi z rodziny, gdzie mój tata w cudzysłowie przebiegał z mamą przez te czerwone światło, czy ja mogę nauczyć się nowych myśli i przekonań?
Ja cię uważam, że mogę się nauczyć nowych myśli i przekonań. Co to znaczy? To znaczy się, że całe życie przebiegałem przez te czerwone światło. Czytaj, całe życie piłem alkohol w sposób degradujący moje życie finansowe, zdrowotne, etc. i tak dalej. Wiecie, o czym mówię. To jest nałogowe picie, niezgodne z prawem, czyli jeżdżenie po alkoholu, kradzieże, złodziejstwa, też wyniszczające mój organizm. No to teraz, jeśli odwrócimy do tej analogii znowu z tym światłem czerwonym, no to kwestia jest tego typu, że ja dzisiaj mogę przebiegać na to czerwone światło, ale jak mnie raz potrąci ten samochód, drugi raz mnie potrąci, prawie mnie potrącił ten samochód, kurde, nie wiadomo co jeszcze, mogę spojrzeć na innych ludzi i zobaczyć, że tamci stoją, czekają na zielono, nic się nie stało, że minutę później przeszli, nie potrącił ich samochód, nie musieli uciekać przed samochodem, to może od nich wziąć te nawyki i zaczynam się uczyć po prostu nowych nawyków, czyli oduczać się tak na tych nawyków, które nauczyłem się w dzieciństwie, czyli nauczyłem się kiedyś w dzieciństwie przechodzić na czerwonym świetle. Dlaczego tak było? Bo ktoś, kurwa, moich rodziców tak nauczył. To nie jest, że moja mama jest tato, ej, nauczmy naszego synka, my będziemy przechodzić na zielony, a jego nauczmy, kurde, na czerwonym, żeby go rozwaliło. Nie! To się kiedyś taką sytuację pokazał. Więc jeśli dalej wierzysz w to, że czynniki zewnętrzne na dzisiaj, typu właśnie koleś, który mówi, że hej, jestem Adamem, który mówi, że zrobił sobie w głowie coś takiego, że nie musi już używać słowa alkoholik i to spowoduje, że ktoś zapije, no to znaczy się, że myślisz, że ludzie, moim zdaniem oczywiście, nie mają mózgów, nie mają myśli, mają myśli, przekonania. Ale to nie ty jesteś odpowiedzialny, że ty napiszesz super post. Kolejne 24 godziny nie piję, kolejne 24 i tak dalej. I kurwa, to spowoduje, że wytrzeźwieje jakiś alkoholik, który siedzi pod sklepem? Nie, kurwa. Pokażesz mu zdjęcia, kurwa, tak jak mi często ludzie, jak ja piszę swoje posty, ludzie przesyłają mi zdjęcie, kurwa. Hej, bo byłem w Chorwacji. No kurwa, stary, ja byłem w chuj wie ile krajach, kurde. No i co, że byłeś w Chorwacji? Mi zdjęcie z żoną przesłać w Chorwacji, kurde. Ja cię mam przesyłać non stop? No po cholerę, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jak jesteśmy małymi dziećmi, nie mamy wyboru. To mama i tata nas trzymają za ręce i przychodzą z nami na tym czerwonym świetle, to oni nam kodują właśnie te wszystkie schematy. Żeby była jasność, potem my robimy to samo. To nie jest jakiś los na rodziców. Bo tak jak już przed chwilą powiedziałem, oni inaczej nie potrafili, bo ktoś ich tak nauczył. Więc jeśli dalej wierzysz, że przez wujka poradę ktoś zapije, no to stawiam dla ciebie czerwone światło. To nie jest dla ciebie, ale ten fanpage, to nie jest dla ciebie to myślenie. Trzymajcie się bliska. Czerwone światło dla was. A, zapomniałem, wy i tak chodzicie na czerwonym świetle, więc to dla was nie ma różnicy. Love you. Pa!